Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Dziwnych Historii Warsztatowych. Tym razem odcinek, jaki bardzo chciałem zrobić, czyli bardzo rzadki gość na naszych warsztatowych salonach. A dlaczego? No właśnie, o tym opowiem za chwileczkę. Natomiast historia tego odcinka jest troszeczkę grubsza, dlatego gdy w kwietniu tego roku, pod koniec kwietnia, prowadziłem zlot maluchów w Przetoczynie, czyli fan klub Przetoczyno, taka impreza, tam na aukcji charytatywnej, bo zbieraliśmy na małego chłopca, który był bardzo chory, było do wylicytowania naprawa M4K garażu, 2,5 tysiąca złotych i powiem szacunek panowie, bo no chłopaki taką naprawę wylicytowali za dwukrotność tej ceny, a więc w pakiecie po prostu miał być przegląd, wymiany płynów ustrojowych i tych bolączek, które tam po drodze wyjdą. Natomiast reasumując, odcinek chyba przydatny, dlatego że o ile bardzo wszyscy hejtują, że Toyota, w środku idiota, czy tam kto ma Opla, ten ma Hopla i tak dalej, powiem szczerze, bardzo bliskie memu sercu auto, to jest 12-letni samochód, bardzo chcę zobaczyć, w jakim jest stanie po 12 latach na polskich drogach. Silnik, jaki tutaj się znajduje, czyli 2.0 diesel D4D Toyoty o mocy 93 kW, czyli tam 100 iluś koni. Bardzo trwałe, fajne jednostki. Samochody, które bardzo często pojawiają się na moich listach top 10 samochodów. Dlaczego? Dlatego, że te auta nie zaglądają na warsztaty. Te auta się nie psują, te auta po prostu jeżdżą. Jeżeli są regularnie serwisowane na zasadzie tarcze, klocki czy rozrządy, jeżeli tutaj jest chyba na łańcuchu z tego, co kojarzę, to nic się z nimi nie dzieje i czasami warto po takim odcinku sobie rozważyć, o ile będzie naprawdę wszystko w dobrym stanie, czy zamiast tego wymarzonego Passata, czy tego E46, czy E39, nie zastanowić się nad kupnem takiego bolidu, przemieszczać się z punktu A do punktu B i po prostu zapomnieć o tym, że się ma samochód. Wyposażenie? Bardzo fajne. Pamiętacie, że ja jeździłem jedynką, jedynka Toyota Avensis zbudowała kanał miłośników czterech kółek, 30 parę odcinków z wymiany wszystkiego, przecież w tej Toyocie to się wszyscy śmiali, że zaraz wszędzie śruby wymieniać i szpilki, bo od tego odkręcania i dokręcania koła zaraz coś się stanie. Nawet tam chyba biłem rekordy na czas wyciągania amortyzatora całego McPhersona. Zatem dzisiaj z Błażejem popracujemy sobie nad Toyotą, zobaczymy, w jakim jest stanie i no, ewentualnie powymieniamy parę rzeczy i połączymy troszeczkę vloga, jak zaczniemy przygodę z mechaniką pojazdową, zatem ruszajmy. Co? Nie spodziewaliście się, że wujo ubierze rękawiczki? Tak czasem, jeżeli mam okazję, to lubię. O ile mówi się, że Toyota to jest lider niezawodności, bo tak się Toyota reklamuje, należy pamiętać, że też miała swoje wtopy i akcje serwisowe, na przykład zacinającym się joystickiem gazu, bo nie będę mówił brzydko, bo to jesteśmy, wiecie, LGBT i tam inne. Natomiast zacznijmy diagnostykę, ale zanim zacznijmy diagnostykę, pokażmy Wam, jak taki egzemplarz wygląda po tylu latach ujeżdżania i dlaczego warto się zastanawiać, bo Ty łysy teraz zaraz coś, jakieś dziwne teorie wysnujesz i się połowa tutaj widzów oburzy. Dlatego się warto zastanawiać nad takimi samochodami, ponieważ są one mniej pożądane niż przysłowiowy Passat, czy BMW, czy Audi. Zatem grupa ryzyka przekręcenia przez handlarzy lub trafienia bardzo brzydkiej sztuki jest dużo więcej niższa. Chociażby odcinek, w którym mówiłem, ile jest ogłoszeń o Passacie, a ile o Hondzie, a ile o Toyocie, gdzie podawałem suche dane, powinno dać coś do myślenia, ale mi się już tutaj podoba, więc wejdźmy pod auto. Korozja, ponoć Japończyki są zjadane na potęgę. O ile moja Toyota była naprawdę zjadana na potęgę, o tyle widzicie, co najwyżej jest nalot gdzieś na śrubach czy na wahaczach. Nie wiem, czy to są oryginalne wahacze, natomiast to toyotowskie rozwiązanie, czyli tutaj stworzeń dokręcane, nie trzeba z całością tego wykręcać. Zaraz wyszarpiemy to troszeczkę łyżką. Zobaczmy bolączkę Toyot, czyli progi. Faktycznie w tym samochodzie przydałaby się profilaktyczna konserwacja, ale nic tu nie dolega. Zobaczmy tylne mocowania, które bardzo powinny być narażone i faktycznie pojawiła nam się szać, ale to dalej nie jest ruda i to dalej nie jest żaden problem w tym samochodzie. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda układ wydechowy, który wygląda mi jeszcze na fabrykę. Co, Bożejku? No jest na pewno fabryczny. Jest fabryka, zobaczcie. Tłumik środkowy, a jest fabryka, zobaczcie, Toyota. I katalizator, słowo klucz ostatnimi czasy, też ze znaczkiem Toyoty, nie wiem Stasiu, czy to widzisz tutaj, tutaj, o. No i tutaj już za katalizatorem do plecionki, no myślę, że jeszcze z 2-3 lata, zanim to zardzewieje i będzie do wymiany. Przewody, no po prostu, no powiem tak, pamiętacie 190, jak przywiozłem z Niemiec? Tylko 190 była za 90, więc nie ma co porównywać, ale fabryka.
Bardzo mi się podoba. I to nie jest wyczyn kupić taki samochód w Polsce, żebyście sobie nie myśleli. Nie, nie. To właśnie problem jest z tym, żeby kupić zdrowego Passata w takim stanie, czy nawet Audi, czy BMW, ale już auta, które mają naprawdę minimalne ryzyko, nie będzie to problem. Z tyłu widzę, zmieniła się bardzo mocno konstrukcja, znaczy mocno. Nie jest dalej osadzone to na małym wózku, tylko w Toyocie były na czterech rozpórkach w mojej jedynce, a tutaj mamy już tylko dwie rozpórki. I wjechał długi wahacz, tak? Dobrze mówię, długi wahacz i na tym mamy osadzonego MacPersona, więc nie jest źle. Problemem dla mnie jest zawsze, jeżeli chodzi o mechanikę pojazdową, walczenie z tymi poduchami, chociaż tutaj to by była przyjemność, uważam, że nie byłoby to takie problematyczne. No Błażej tam pod nosem, jak dla kogo ta przyjemność. Zobaczcie, nawet gumy tutaj, jeżeli dałoby się jakoś dojść, nie są poparciałe. Jak to wszystko pracuje? Wszystko sztywne jak byka, nie powiem co. To na boki może pracować. Ani w tej płaszczyźnie. To szybciej rozegnę mocowania. Tu się nic nie dzieje. Tutaj się nic nie dzieje, to po prostu jest normalnie guma nam się rozwulkanizowała, ale jeszcze nie wymaga to żadnej wymiany. Tutaj Stasiu z mojej lewej, o tu, jakby praca jest normalna w tej płaszczyźnie. Zobaczmy drugą stronę, sztywno. Tu się tylko rozegnie to. Wszystko jest sztywne. Powiem wam nic. Nic a nic. No, te gumy wszystko, zobaczcie, jak pięknie pracują. Się nic z tym nie dzieje. Ale prawdopodobnie były wymieniane. Zaraz zobaczę. Nie widzę żadnych nadruków na niej. Zobaczmy przednie zawieszenie. Tu mamy stworzeń wahacza. Bez wyczuwalnych luzów. Tu leja. To, przód jest w ogóle zbudowany tak, jak moja jedynka była zbudowana. Czyli Toyota nie poprawia aż tak mocno fabryki. Sama po sobie. Te tuleje na przykład dla mnie, tutaj jest ta tuleja, o tu. I tu jest tuleja kierunkowa i jak dzisiaj nie zapomnę, jak mi nikt nie powiedział, że tuleje kierunkowe należy ubierać kierunkowo. No i wyjechałem tylko po montażu tej tulei. I zaraz przejechałem z 20-30 km i czuję znowu przy dodawaniu gazu, że auto skręca. No co, no była nie w tą stronę włożona, więc się od razu zerwała. Sprawdźmy ją. Słychać tylko, ale nic się nie dzieje. Właśnie to są czasami takie skrzypienia, o których mówicie, jak przyjeżdżacie na warsztat, że panie coś skrzypi. No to po prostu guma już ze starości sparciała, nic jej nie jest, ale skrzypi. Stworzenie wahacza siedzą jakby. I na takich stworzeniach wahacza wujo mechanikę zaczynał. Ewentualnie na bardzo upartego mają bardzo delikatny, wyczuwalny luz, takie pukanie w jabłuszku. Jakby się nie wiedzieli, jak jest łącznik stabilizatora skonstruowany. Tu się zaczyna w tym wypadku tego modelu i tam u góry się kończy. A najprościej się łączniki stabilizatora sprawdza, jeżeli samochód jest opuszczony i można go wtedy bujać na lewo, prawo i łapiecie sobie za łącznik stabilizatora, za tą główkę, co tam jest. Jeżeli czujecie stukanie, no to znaczy, że te stuki, co wychodzą na poprzecznych nierównościach, to właśnie są łączniki, więc przeatakujemy na pewno łączniki stabilizatora przód, tylne? A, gumy stabilizatora, no właśnie. I to też jest często przyczyna pukania na poprzecznych nierównościach. Czyli zobaczycie szybki DIY, jak zmienić gumy stabilizatora, łączniki stabilizatora i klocki hamulcowe tył czy przód? Przód. Przód. Okej, to do roboty. No właśnie, ktoś mówił, że ostatnio dawno nie powiedziałem, zatem pamiętajcie, że śrubki odkładamy w jedno miejsce, a jeżeli mamy felgę i mamy z nią problem, poluzujmy sobie. O, dokręćmy. Jak nam się nie chce ściągnąć, żeby nie spadła nam na ziemię, rozumiecie, nie? O, łysy uczy i radzi bawi. Opa. Pierwsza rzecz, która mnie jak zwykle niepokoi, to jest to tutaj, czyli smar miedziany. Pytam się po co?
Będę tłumaczył za każdym odcinkiem, że to był po prostu błąd konstrukcyjny Volkswagena, bo chcieli wyciszyć klocki hamulcowe, dlatego że klocki wpadały w wibracje i zamiast podkładek różnego rodzaju na chwilę użyli smaru miedzianego i stwierdzili, że to jest głupota. Przechodząc, to powinno być po prostu na gładko oczyszczone i my to oczyścimy na sam koniec przed założeniem felgi, dlatego żeby uniknąć jakichkolwiek drgań. To musi być spasowane. Zobaczcie, łącznik stabilizatora, jeżeli szarpiemy go w następnej kolejności, nic Wam nie szkodzi zalać tych śrub, oczywiście uprzednio wyczyścić szczotką z rdzy, żeby Wam się ten imbusik nie kojknął. Robota prosta. I teraz, jeżeli chcemy zrzucić sam zacisk, czyli żeby wymienić klocki, fajnie by było, jak macie miejsce, parę razy puknąć po prostu śrubę, żeby wzruszyć tą rdzę, która tam jest. Widzicie? I to nie musi być Bóg wie jakie uderzenie, to ma być po prostu spowodowanie drgania i to samo na dole. Kto z Was liczył na to, że sobie uderzy w czoło? I teraz, jak już zacisk mamy ściągnięty, przystępujemy do oględzin naszego tłoczka. Ale naszemu tłoczkowi nic nie jest. Patrzymy na tą gumkę, która tutaj jest, czy nie jest sparciała. Patrzymy, czy nie zrobiły się nad wyraz wżery. A najbardziej ułatwi nam to, gdy sobie czymś to spsikamy. Ale jak widać, nic tu złego się nie dzieje. Sprawdźmy, czy ta łysy ma tyle siły, żeby palcami cofnąć. Nie. Dobra, bierzemy sobie trytkę i najlepiej zacisk podwiesić sobie, żeby nie wisiał na przewodzie hamulcowym. A przy okazji robienia takich rzeczy warto by było sprawdzić, w jakim stanie jest przewód hamulcowy elastyczny. Jeszcze można zrobić inspekcję przewodu hamulcowego, wytrzeć go. Ja chyba niedługo zrobię w ogóle odcinek, słuchajcie, o tym przewody miedziane kontra stalowe, bo ostatnio mam tu heretyka na stacji diagnostycznej, który stwierdził, że no on może wkrótce nie podbić, bo coś tam, no dobra, nieważne. Zatem weźmy się za klocki. Ha! Ha! Smar miedziany. Wszędzie smar miedziany. Polska płynie smarem miedzianym. Dobrze, moi drodzy parafianie. To jeszcze drugi klocek. Można sobie zawsze porównać te klocki, czy są w miarę równomiernie zużyte, dlatego że z reguły jak już zacisk zaczyna mieć problemy ze sobą, to wewnętrzny klocek zużywa się szybciej, ale tutaj mamy, powiedzmy, prawie że wzorcowe zużycie. A, jeszcze wytłumacz łysy historię tej blaszki. Ta blaszka to jest taka historia, że jak nie macie czujnika zużycia klocków hamulcowych i klocek się zużyje już prawie do granic możliwości, to ta blaszka zacznie Wam rysować otarcze, powodując piszczenie. Wtedy powinniście się kapnąć, chyba pojadę do mechanika. Potem zdejmujemy blaszki, dlatego że w nowym zestawie też powinny być blaszki, a czasami tych blaszek nie ma, ale ja chcę je zdjąć, żeby poczyścić wszystko, zobaczyć w jakim to jest stanie. I teraz, jeżeli mamy już wszystko ściągnięte, jeżeli nie mieliście tych blaszek, to tutaj te miejsca należy dokładnie wyczyścić szczoteczką metalową, która gdzieś tam leży na stole, już gruby idzie. Oczywiście w utopijnej sytuacji najfajniej byłoby to zdjąć i sobie całe wyczyścić, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak, te miejsca, w które tu przychodzą blaszki po bokach, też wszystko sobie oczyście. Początkowa mechanika nigdy nie jest trudna, pod warunkiem, że pamiętacie, co zrobiliście, gdzie co było przykręcone, jak to zmontować i 60 razy sprawdzić po sobie, czy dokręciliście. I teraz są różne szkoły, jeżeli chodzi o smarowanie. Smar ceramiczny, smar hamulcowy. Warto by było wysmarować miejsca, w które przychodziły te blaszki oraz blaszki, które tutaj przyjdą, dlatego żeby klocek nie wpadał w wibracje. Pamiętajcie, że po iluś tam zmianach tarczy klocków, ruda, która tu się zbiera i którą czyścimy, zmienia powierzchnię, jest po prostu coraz luźniej się to spasowanie robi i czasami dochodzi do tego, że słyszycie na dziurach, że Wam klocek tłucze w jarzmie po prostu i wtedy należałoby jarzmo wymienić i to samo robimy z drugiej strony. Cyk, łysy. Oczywiście przy okazji też można sprawdzić prowadnice, w jakim są stanie, czy się nie zacinają, jeżeli są nasmarowane, bo w niektórych się smaruje, w niektórych się nie smaruje, ale tu prowadnice są w bardzo fajnym stanie, ta górna troszeczkę gorzej. Nie, tak samo dobrze. Zobaczcie, widzicie? Wszystko pracuje tak, powinno. Następnie montujemy blaszki.
cyk. Tak, tak. I teraz te miejsca też można przesmarować. Oczywiście nie zapominajcie o tyle. I teraz delikatnie jeszcze smar ceramiczny. Tak, smar ceramiczny, wysokotemperaturowy, nie żaden miedziany. Błagam, tylko nie miedziany. I następnie montujemy nasze klocki. Gdzie wujowi chcesz tutaj takie rzeczy? I teraz możemy przejść do montażu naszego zacisku. Trzeba cofnąć tłoczek, ale zaraz Wam to pokażę moją metodą garażową. W większości przypadków są zwykłe urządzenia za kilkanaście złotych, które się zapierają tutaj i wstępują tłoczek do środka. Volkswageny mamy z takimi łapkami, oczywiście mamy na warsztacie, ale jeżeli ktoś chce jakąkolwiek poradę, no to służę. No i sprawdźmy, czy się uda, czy będę musiał jednak jakieś urządzonko do tego zaaplikować. Nie, będziesz musiał łysy mocniej cofnąć. Jakby ktoś nie widział, o, takie urządzenie na zasadzie po prostu wkręcania. Tu się blokuje, cyk. Myślałem, że dam radę, ale nie dam rady, za stary jestem. A, i to kolejna ważna uwaga. Niektórzy mówią, żeby dolewać płynu hamulcowego. Ludzie, płyn hamulcowy jest układem zamkniętym, hydraulicznym, on nie paruje. Jeżeli jest go mniej, to znaczy, że na przykład skończyły Wam się klocki i tłoczek musi wyjść dalej. Zatem po wymianie takich tłoczków lub tarcz może się okazać, że po dolewce wywaliło Wam górą, więc uważajcie na takie rzeczy. Dobra, powinno być ok. Oczywiście sprawdzajcie, w jakim stanie są gwinty. Tutaj widzieliśmy, że coś tu było fabrycznie smarowane, klejone. Czasami warto wiedzieć, czy na przykład śruba nie wymaga zastosowania jakiegoś kleju. Natomiast jeżeli chodzi o dokręcanie zacisku, to zawsze jest to 30-40 Nm. Załapujecie sobie do momentu, aż stanie. Dokręcacie dół. Michu, ale ile to jest 30-40 Nm? No to jeżeli już doszło do oporu, o, tylko nie chcę przekosić, bo ta jedna śruba jest, to dociągamy, zobaczcie. O, to jest 40 łysonometrów, nie? I teraz macie grzechotkę małą, znaczy to średnia. I dociągamy, cyk, i starczy. I to jest robota zrobiona, następnie zobaczcie, wujo tu zostawił smar hamulcowy, więc przydałoby się zmyć to. Zaraz wyczyścimy jeszcze tutaj, natomiast taki ważny tip, poobracajcie sobie, dlatego że przy takiej robocie bardzo często zagina nam się tarcza kotwiczna, wyjeżdżamy i słyszymy i sobie myślimy, że coś zepsuliśmy. Odginajcie tą tarczę kotwiczną. Dobra, wyczyszczę to i robię atak na łączniki. Słuchajcie, tak powinno wyglądać oczyszczenie, żeby nasza felga przylegała idealnie tutaj do tarczy. Natomiast pamiętajcie też, że felgę z drugiej strony wypadałoby też wyczyścić, żeby metal dotknął metal. No i jeżeli zaraz fachowcy powiedzą, łysy, czemu nie wymieniasz tarcz? Dlatego, że nie tak dawno były wymieniane, praktycznie nie mają rantu. A druga sprawa, spełniają jeszcze swoją grubość według producenta do zużycia, więc przejdźmy do łącznika stabilizatora. A pan z Toyoty będzie musiał przyjechać jeszcze do nas na co najmniej dwie rundy, żeby wykorzystać do końca pakiet, który wygrał. No bo tutaj nie będzie 2500 za wymianę klocków oleju i filtrów i innych bulbulatorów. Jeżeli chodzi o łączniki stabilizatora, pewnie bardzo wielu Was widziało, że po prostu bierze się flexa i tu ucina, no ale dobrze, powiedzmy, że w warsztacie tak można, w domu niekoniecznie. To się nazywa magia kina. Tylko musicie pamiętać, żeby wszystko dobrze się działo, bo jak Wam się rączka zsunie i uderzy przy takim zaparciu... Oddawaj mojego imbusa! Dziękuję. No, także odkręcił nam się i tak samo robimy z dołem. Ja wiem, że nie muszę tego skręcać na dole, bo jeszcze będę gumy wymieniał stabilizatora. Ale zobaczcie, tu jest w ogóle taka... O. Takie z klejem, takie z silikonem, żeby to się samo nam od wibracji nie rozkręciło, dlatego że co? No mamy koło, oponę i to wszystko stanowi nam masę nieresorowaną. Dlaczego? Dlatego, że dopiero resorowanie zaczyna się tu w tym miejscu.
Mądre. To by sobie jak coś połowiesz czasem. Oczywiście może być tak, że wam się nagle rozmiary zmienią na krętek z 17 na 19, ale uwierzcie mi, że to jest norma. I tak jest bardzo często w przypadku łączników stabilizatorów i wielu innych elementów. I teraz tu kontrujemy, a tu dokręcamy. O, jak mocno łysy? O, tak. I tak. I tak, i tak, i tak, i tak. O. No. To nie jest element, który musi być też dobity na 120 Nm jak koło. Zatem, no dobra, nie będę już pokazywał, jak się zmienia gumy z stabilizatora, więc podsumuję sobie tą Toyotę, bo bardzo mi się ona podoba, fajna jest. W podsumowaniu należy powiedzieć, mechanika pojazdowa jest fajna, warto ją zaczynać, macie 100 parę odcinków zrobionych przeze mnie w playliście, w vlogach zacznie przygodę z mechaniką pojazdowej, w którym to z wami uczyłem się mechaniki od zera, z moimi kolegami, z mechanikami, ze wszystkim, tak żeby przejść krok po kroku, jak się odkręca śrubki, w którą stronę, a jak sobie radzić z tym, z tamtym, wymianę tarcze, klocków, paski, rozrządy, srądy, nierądy. Myślę, że się przyda. W podsumowaniu Toyoty, aha, właśnie, no i taka jedna strona zrobienie łącznika i klocków, nawet jakbyście robili to na kobyłce pod blokiem, myślę, że dla laika to jest 30 minut, więc to jest takie fajne sprawdzenie siebie, że no po prostu sprawdzę potem, czy jest dokręcone, ale to ja zrobiłem moimi rękami i dlatego uważam, że czasami warto spróbować, albo niech kolega stoi obok i nadzoruje, czy dobrze zrobiliście wszystko, czy skręciliście i tak dalej. W podsumowaniu muszę podsumować Toyotę. Niechaj to będzie taka alternatywa, niechaj to będzie taki wybór, taka Toyota czy taka Honda Accord od tych najpopularniejszych segmentów takich półlimuzyn, dlatego że to nie jest pierwszy egzemplarz, dlatego że bardzo rzadko do mnie takie auta przyjeżdżają na warsztat i to nie dlatego, że oni mnie nie lubią, tylko dlatego, że naprawdę w tych autach mało się dzieje. To nie jest przypadek, że ja swoim Avensisem doleciałem do 500 000 km. Zmieniając dwa razy rozrząd tam po drodze, tarcze, klocki, amortyzatory i tylko eksploatacyjne rzeczy. Tam nikt nie siedział, że coś się zepsuło, panie, nierówno mi chodzi, albo pompa wtryski wpadła, albo coś. Nie. Więc przemyślcie sobie to i takie dziwne historie warsztatowe. Będę starał się w nich mechanikę przemycać. Jeżeli wam to pomogło, zostawcie kciuka w górę. Nowy rok szkolny się zaczął, więc dziękuję drodzy uczniowie, że wysyłacie mi tyle filmów na Instagramie, na Facebooku, jak to jestem na lekcjach puszczany właśnie we vlogach i nie tylko. I co? Subskrybujcie, udostępniajcie, kciuk w górę, niech się niesie. Ja wiem, że takie materiały nie generują dużo wyświetleń, ale może kogoś zaciekawiło, jak to wygląda, więc ja uciekam nagrywać kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.